Tak będąc autystycznym małolatem, młodym dorosłym, znaleźć sobie towarzystwo. To był taki askaban, takie poczucie samotności i braku przynależności, że ja dostawałam autentycznego świra. Chodziłam godzinami, chodziłam i szukałam. Ja podeszłam w którymś momencie do budowania sobie grupy społecznej w sposób bardzo naukowy i rzetelny. Ja tam przyjeżdżam po prostu codziennie. Patrzyłam na tych ludzi, którzy w tym zachowaniu, nie wiem, było coś, co było mi bliskie. Więc się topiłam, że po prostu wyłapałam aspergerowców, oni wyłapali mnie. No bo wiesz, bo my się tu wszyscy znamy i my tylko ciebie nie znamy. I się zastanawiamy, skąd ty się urwałaś. Ciekawe, czy ona w ogóle wie, gdzie jest i w ogóle kto to jest. I w ogóle ciekawe, jak ona się tutaj czuje, nie? Orientowałem się też po kilku spotkaniach, czy w ogóle po jakichś tam tygodniach, że nie znam czyjegoś imienia i nawet dopiero wtedy mi to wpadało do głowy, tak? Prędzej czy później ja zrobiłam coś, co po prostu tą osobę wprawiło w kompletną konsternację, w zażenowanie i już tak nie chciała. Nie wiadomo co, tak tylko, że jest to dla większości społeczeństwa, to byłaby abstrakcyjna sytuacja. Tak? O to chodzi. Nie miej oporów, nie miej obaw przed wyrzuceniem z siebie swoich najbardziej pokręconych, śmiesznych, przypałowych myśli i pomysłów. Wiem, do czego zmierza takie sobie wzajemne postowanie i pokrypywanie się po ramieniach, w komentarzach, tak, no ja też tak mam, spotkajmy się tutaj na paradzie LGBTQ Pride, a tutaj mamy Dzień Autyzmu i wyskakujemy na piwo, chociaż cały rok siedzimy w domu i umieramy z depresji, to w ten jeden dzień pójdziemy na piwa, jesteśmy taką fajną alternatywką, że na pewno się napierdolimy, bo inaczej tego nie można określić. I na drugi dzień będziemy sobie tutaj fajnie opowiadać, jacy to jesteśmy jednak towarzyscy, prawda, jaką fajną społeczność utworzyliśmy. Jezu, to jest po prostu, ale to przynależy do każdej generacji, to nie jest nic niezwykłego.